Prowadzę warsztaty od 2004 roku. I w zasadzie jest to na tyle wystarczający czas, żeby wypracować jakąś metodologię. Podstawą tej metodologii jest konsekwencja. Z czasem stwierdziłem, że najważniejsze jest to, żeby te warsztaty były stałe. Dawniej zaczynałem je w listopadzie, często kończyłem w maju, więc przerwa była długa. A później okazało się, że znacznie istotniejsze jest to, żeby praktycznie nie robić przerw. Warsztaty były od 2010 roku do 2020 w jednym miejscu, w zasadzie co tydzień, z krótką przerwą wakacyjną, a często bywało tak, że i wakacje były realizowane. Najważniejsze jest to, że warsztaty były otwarte dla każdego i każdy wiedział, że może tam przyjechać i się czegoś pouczyć. Czegoś konkretnego. Z reguły było tak, że to był zapowiedziany wcześniej repertuar i się uczyliśmy właśnie tego repertuaru. Chyba najważniejsze jest to, że te warsztaty nie segregowały nikogo na początkujących, średnio zaawansowanych czy zaawansowanych, tylko każdy mógł tam przyjść, bez względu na to, czy się pojawi raz, czy będzie przychodził w kratkę, czy będzie się stale pojawiał co tydzień i czy się pojawi, czy chodzi od miesiąca, czy od roku, czy od 5 lat. Ważne było to, że może przyjść i bez względu na to, jaki ma stopień zaawansowania, uczestniczyć w warsztatach. Bardzo ważne w warsztatach jest to, że nikogo nie odrzucam. Każdy bez względu na to, jaki, czy zupełnie nic nie umie, czy umie już bardzo dobrze, może przyjść i tańczyć. Chodzi o to, że bardzo często się zmieniamy w parach i jeżeli ktoś, kto nic nie umie, trafi na osobę potrafiącą, to znacznie szybciej się uczy tańczyć. Poza tym na tych warsztatach nie ma obserwatorów, wszyscy są uczestnikami. I na tyle dużo jest osób, że nikt nie czuje się obserwowany. To też jest istotne. Po prostu każdy tworzy tam pewien element społeczności. Te ciągle zmiany powodują też to, że raz ktoś trafi na osobę lepiej tańczącą, raz gorzej, ale zawsze można się wytańczyć z dobrze tańczącą i z kolei, jeżeli się trafi na kogoś gorzej tańczącego, to przekazać mu swoją wiedzę, swoje umiejętności. Na warsztatach staram się być też czujnym obserwatorem i w dodatku elastycznym. To znaczy, nieraz jest tak, że możemy tańczyć godzinę bez przerwy, a nieraz jest tak, że trzeba te przerwy robić co 25 minut. I trzeba bardzo obserwować ludzi, w jakim oni są stanie, czy są zmęczeni, czy nie, czy odbierają jeszcze, co mówię. W ogóle też ta elastyczność polega na tym, że jeżeli coś mówię i widzę, że to nie daje rezultatu, to próbuję to powiedzieć w zupełnie inny sposób. Oczywiście stale też pokazuję. I co najważniejsze, nie motywuję negatywnie, tylko pozytywnie. Pokazuję, co ktoś zrobił źle i pokazuje, jak to należy zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma inne poczucie swojego ciała i zanim dojdzie do takiego etapu, że będzie najmniejszy, najdrobniejszy niuans czuł, to trochę czasu minie. W związku z tym każdy ma możliwość samorealizacji. Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które są po raz pierwszy, bardzo często przychodzą później drugi, trzeci, czwarty raz, bo nie boją się. Po prostu jest to taka forma, że nie jest się jak na patelni i każdy cię obserwuje, tylko tak jak już powiedziałem, jest się częścią danej społeczności, która w tym momencie powstała.